Witajcie drodzy kochani, pozdrawiam was serdecznie. Dzisiaj chciałbym opowiedzieć kilka słów na temat kwarcu i na temat czarojtu. A więc tak, mam tutaj średniej wielkości kwarc przed sobą. On jest stożkowy, tutaj jest zakończony, jak widzicie. I ten kwarc, pierwsze, że czyści nasze mieszkanie z negatywnych energii. Ja w moim przypadku mam go w mojej sypialni. Pierwsze, co chciałbym powiedzieć, ten kwarc ma określoną strukturę, określoną formę. Także możemy radiestezyjnie wstroić go do linii geomagnetycznej naszej planety w takim systemie, że on po prostu da nam najlepszą wibrację, jaką on posiada. A więc taki kwarc powoli obracamy, albo w lewo, albo w prawo, badając wahadełkiem, w którą stronę mamy go po prostu okręcać. Jeżeli wychodzi nam, że musimy go okręcać w lewo, no to kręcamy go w lewo powolutku, aż wahadełko nam się po prostu zatrzyma. Znaczy, że już wówczas ten kwarc jest wstrojony do linii północ-południe. To jest raz. Możemy go po prostu na stoliczku nocnym trzymać, wstrojonego. Najlepiej jak on jest właśnie tak stożkowo zakończony, właśnie w takim systemie, jak tutaj go posiadam. I wówczas, jeżeli go wstroimy, stawiamy go na stoliczku nocnym, i obok niego możemy po prostu postawić czaroid, który jest zbliżony albo dotyka tego kwarca. I o co w tym wszystkim chodzi? Chodzi o to, że czaroid programuje ten kwarc na 30 tysięcy bobisów. On go programuje. Wówczas mamy w pokoju wibrację na 30 tysięcy bobisów, czyli po prostu mamy pozytywną wibrację. Oprócz tego, jeżeli w danym mieszkaniu czujemy, że były negatywne energie, były negatywne osoby wcześniej, ten kwarc jakby oczyści nam tą atmosferę naszego domu, naszego pokoju z tych wszystkich negatywnych wibracji, które wcześniej tam się znajdowały. Po mniej więcej 8-10 dniach ten kwarc bierzemy, obmywamy go wodą ze solą, suszymy. Możemy go wytrzeć ręcznikiem i po prostu on będzie dalej działał. Nie musimy koniecznie tego kwarcu wyrzucać po 10 dniach, czy zmienić na nowy. Po prostu ten kwarc można używać wiele razy, ale po prostu trzeba go oczyścić w odpowiedni sposób. Albo zanurzyć go w wodzie z solą, zostawić go na jakiś czas, albo go wystawić na słońce. Tak jak w tym przypadku, dzisiaj mamy słoneczny dzień, to jak po prostu go wystawiam na słońce i on po prostu pobiera odpowiednią energię, dzięki której po prostu będzie promieniował w dniach, w których po prostu będzie w domu. To jest właśnie ten kwarc. Ja was, drodzy kochani, zachęcam do zakupu takiego kwarcu lub dłuższego. Najlepszy kwarc jest taki, który jest długi na 10 cm, ale w moim przypadku nie mam tyle środków finansowych. Kupiłem po prostu taki kwarc najprostszy, który akurat mi go polecono. I po prostu w tej chwili go mam w mieszkaniu i szczerze wam powiem, że różnica w samopoczuciu jest bardzo duża. Człowiek się czuje więcej spokojniejszy, zrelaksowany, nie ma tyle stresu, nie ma tyle nerwów. Właśnie ten kwarc uspokaja i łagodzi stres. To jest rzecz, którą chciałbym wam polecić. Jak również chciałbym powiedzieć kilka słów na naszym odpromienniku Aronicie. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, może go zakupić na linku pod YouTube'em. Ja serdecznie was pozdrawiam. Do widzenia.